Wielebni księża, nawet jeśli nas nie lubicie, to nie uprawnia was do tego, żeby nazywać nas schizmatykami. Zapraszam. Duszo Chrystusa. W biuletynie parafialnym, który zatytułowany jest chyba trochę ironicznie Humilitas, jest to biuletyn parafialny parafii pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza w Gdyni. W tym biuletynie z dnia 15 października 2023, no w każdym razie 28 niedziela zwykła, najwyraźniej jest to biuletyn na tą niedzielę. Tam w ogłoszeniach parafialnych czytamy: piątek, ważna informacja, wstrzemięźliwość od mięsa i wyrzeczenia ofiarujmy za opamiętanie i nawrócenie parafian, którzy uczęszczają na liturgię schizmatyckiego bractwa Piusa X na Karwinach. I w nawiasie, uwaga, ważne wyjaśnienie, lefebryści, msza święta sprawowana przez tych kapłanów jest niegodziwa, spowiedź i rozgrzeszenie jest nieważne, przyjęcie komunii świętej jest niegodziwe i świętokradcze, można więc popełnić przestępstwo schizmy i w konsekwencji, przepraszam, zaciągnąć karę ekskomunii. Zgodnie z kanonem 1364 i myślnik informacja kurii z Kielc 2023. A więc podejrzewam, że ta informacja, do której odnosi się autor tego biuletynu, to jest ta informacja, która została wycofana przez kielecką kurię. Później została opublikowana i druga wersja, która też została wycofana i na końcu mamy trzecią wersję tej informacji. Tak się domyślam, bo autor nie raczył podać nam, o jaką informację dokładnie chodzi. Tą informację, ostatecznie jej formę i poprzednie formy omawiałem w materiale Biskup walczy z herezją. Materiał będzie podlinkowany w opisie. Całe to wyjaśnienie, które tam pada, jest po prostu niezgodne z kodeksem prawa kanonicznego i niezgodne z tym, co Rzym mówi o bractwie kapłańskim świętego Piusa X. Otóż kapłani bractwa z całą pewnością spowiadają w sposób ważny. Nawet jeśli jest kontrowersja wokół statusu kanonicznego bractwa świętego Piusa X, to przypominam, że schizmatyccy kapłani prawosławni również spowiadają w sposób ważny. Przypominam również, że kapłani bractwa świętego Piusa X otrzymali osobistą jurysdykcję papieża Franciszka właśnie do słuchania spowiedzi. A więc papież Franciszek udziela tym kapłanom osobistej jurysdykcji, swojej własnej jurysdykcji, swojego własnego pozwolenia do słuchania spowiedzi, żeby nikt nie miał wątpliwości co do tego, czy jest ważna, czy nie, czy jest godziwa, czy nie. Ale jak widać, kapłani z wspomnianej parafii jednak wiedzą lepiej i jurysdykcja papieża Franciszka ich nie przekonuje. No, jeśli ktoś nie ma tej osobistej jurysdykcji, najwyraźniej biskupa miejsca, to papież nie ma tu nic do gadania i se może dawać jurysdykcję ile chce. Nie. Jeśli ktoś jest nieposłuszny wobec biskupa miejsca, to chociażby papież mu pozwolił spowiadać, to i tak nie ma żadnego znaczenia. Tak najwyraźniej ci kapłani to widzą. A więc cały ten tekst jest nieugruntowany w żaden sposób w prawie kanonicznym ani w dokumentach papieskich. Odsyłam do materiału Indult, objawy i leczenie, status kanoniczny bractwa świętego Piusa X. Tam przedstawiam pracę naukową księdza Pietrasa, księdza, który nie jest członkiem bractwa świętego Piusa X, a więc jak to tutaj autorzy raczyli nazwać, nie jest bynajmniej w cudzysłowie lefebrystą. I ten ksiądz przedstawia wszystkie wypowiedzi Rzymu na temat bractwa świętego Piusa X i próbuje znaleźć jakiś, powiedzmy, wspólny mianownik tych wypowiedzi, próbuje jakoś je złożyć w taką jedną całość i wyjaśnić, jak to ostatecznie jest. W moim materiale wyjaśniam, co jest w tym wyjaśnieniu dobre, a co jest w tym wyjaśnieniu być może nie aż tak dobre. W każdym razie to, co zostało opublikowane w tym biuletynie parafialnym, jest po prostu nieprawdziwe. Jest po prostu głęboko obraźliwe. Nawet w świetle oficjalnych wypowiedzi władz rzymskich, w świetle oficjalnych dokumentów papieskich, w świetle prawa kanonicznego. Jest to po prostu bardzo poważne, obraźliwe wobec nas oszczerstwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duszo Chrystusa.